wczoraj Malczyński po walce powiedział na głos, no, że Polak ma niedokończone sprawy i że może z nim zawalczyć dopiero jak dokończy swoje sprawy, nie? No i tam Polak skandował, że tak, że tak zrobi, nie? Myślę, spoko. I w pewnym momencie przechodziłem już obok Polaczka kilka razy, no ale dostałem jakby proste instrukcje, że jak do czegoś dojdzie, to będą grube konsekwencje, więc wiadomo, że tam nie będzie, no więc wiadomo, że do rękoczynów nie mogło dojść. No i przechodziliśmy i się do siebie dosłownie uśmiechaliśmy w stylu, że tak... No ja szedłem za nimi, jak ja za Amadeuszem szedłem, to widziałem. Patrzyliśmy sobie w oczy i się śmialiśmy sobie w ryj, nie? No widziałem, to widziałem. No i ja w pewnym momencie już po tym, jak Malczyński ten cały incydent powiedział, że tym, i przechodzimy, ja mówię, walczymy na szóstce? On powiedział mi, możemy to zrobić, co nie? Takie coś, kurwa, powiedział mi Polaczek. Ja mówię, walczymy na szóstce, no i możemy to zrobić, nie? I tylko mi powiedział, tylko nie myśl, że będziesz mógł ważyć 90 kilo. Ja mówię, spoko, zejdę do 7,7. A teraz 9 ważysz? I chuj, cała rozmowa. Teraz 9 ważysz? Nie, no 84, ale on mi tak powiedział, wiesz, że nie, żebym nie myślał, że w takich dużych kategoriach. Ponad 4000 ludzi, nie?